Dobra, jedziemy! Cześć, z tej strony Kamil z Baseball i inne historie. Dziś mamy piątek, 4 czerwca i już dziś nagrywam materiał, a to dlatego, że jutro, czyli 5 czerwca w sobotę, gramy sparring w Złotorii. A dlaczego nagrywam to już dziś? No, jak każdy wie, podejrzewam, że każdy wie, w Białymstoku boiska baseballowego nie ma. Zresztą Warszawa nie ma boiska baseballowego, to co dopiero Białystok. Ale takie boisko można sobie zrobić. Oczywiście potrzeba na to nakładów finansowych, nakładów ludzkich. Dlatego dzisiaj jedziemy do Maćka, który magazynuje to nasze przenośne boisko. No i będziemy rozstawiać. Parę godzin roboty przed nami. Widzimy się u Maćka. Dobra, chyba jestem na miejscu. Sam ustalałem godzinę i oczywiście się spóźniłem, ale Maciek chyba jeszcze bardziej odwalił, bo chyba go nie ma w domu. Dzwonimy. Nie wierzę. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość. No siema, gdzie jesteś? Już jadę. Dobra, to ja czekam pod chatą. Dobra. No, nara. Mówiłem. Mówiłem, że tak będzie. A te pieski, które przed chwilą widzieliście? Cześć, piesiu. Cześć. Coś pokażę. Przywitały się ze mną, oszczały oponę. Czekamy na Maćka. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tak wygląda magazyn baseballowy. Razem z Omarem napierniczamy. Nie, nie, Omar, pokaż. O. Znaczy generalnie to jest tak, że ja kręcę, a Omar robi. Dobra, jedziemy! Dobra, w końcu jakoś się uporaliśmy i jedziemy teraz do Złotorii rozstawiać. Jest 16.30, nie, 16.30, półtorej godziny roboty i czas na rozstawianie. Jedziemy. No i dojechaliśmy do Złotorii i teraz idziemy rozstawiać te boisko. Sprzętu co niemiara, cały samochód zapakowany. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I przede wszystkim, jak wygląda boisko jeszcze przed rozłożeniem. A boisko widzę, że jest pięknie skoszone. Ręka ci się trzęsie. Kurwa, brak alkoholu ty. Po wczorajszym. Zgubiliście coś? No i taka to robota. Osób jest stanowczo za mało, bo jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ze mną osiem, ale ja nie pomagam. Nie, zaraz pójdę pomóc. No i tak właśnie wygląda backstop. Połowa roboty wykonana, teraz trzeba ogrodzić całe boisko. Górkę zrobimy jutro, bazę jutro i gramy. A z kim? Wkrótce. Check the mic and make sure it sound right, boys.
idzie, ale idzie. Słuchaj, może mnie do chaty zawieziesz na tym. Co oni robią? Nie wiem. Co, próbki? Jak na wsi, co? Jak na wsi, no. Tak to można grać, nie? Rozkładanie boiska jest fajniejsze niż gra. No chyba ty tam możesz wjechać. A, będziesz kręcić? Nie wjeżdżaj tam! Tam jakieś siano, doły są. Jedziemy po górkę. A co to rośnie? Górki rosną w Złotorii. Wiecie co z tego można zrobić? Wyciąć i porobić ten kilka stojaków do odbijania. Na górę wsadzić. Pozwijać. O tak o zwinąć, nie? Nie, nie, jest to za grubo. Nie, zwinisz. Myślisz, że nie zwinisz? A czemu nie? Wojciech? No bo zajebista guma. To się da. No się nie rozdupcy. O tak o trzy razy zwinąć. Nawet trytytetkami połapać. I jazda. Ja bym sobie trójkę zrobić. Inaczej, strój dla kaczera. O. Sędzia, wycinasz tylko na łeb. Strój dla kaczera. Tu będzie górka, tylko jeszcze nie jest zrobiona. Zrobiona będzie dopiero jutro, jak przyniesiemy wszystkie bazy. Ale boisko prima sort. Coraz bliżej jutra. No i po wszystkim, pewnie nie uwierzycie, ale zmęczyłem się trochę. Chociaż na nagraniu tego nie widać i pewnie chłopaki mnie wyśmieją. Ale jest godzina prawie 19. Teraz 40 minut albo pół godziny wracać do domu i jutro gramy. A z kim my gramy? No właśnie, to jest ciekawa sytuacja, bo gramy z obywatelami Tajwanu. Ale o tym powiem wszystko w następnym odcinku. Póki co jadę jeść i odpoczywać przed jutrzejszym meczem. Na razie.